Witam, zapraszam na porównanie manetek do sztyc regulowanych Shimano, modelu XTR MT800 i tańszego odpowiednika, wbrew temu co jest na pudełku, Deore MT500. Budżetowa wersja jest wyprodukowana w Indonezji, a XTR oczywiście w Japonii. W pudełku znajdziesz 1,5-metrowy pancerz SP41, powlekaną linkę OptiSlick, obszerną instrukcję obsługi, manetkę i oczywiście adapter niezbędny, aby zamontować ją do klamki hamulca. Według strony Shimano XTR powinien różnić się jedynie linką ze stali nierdzewnej, ale ja nie znalazłem wersji OptiSlick, która wykonana by była ze zwykłej stali, więc przypuszczam, że są to te same linki. Co do manetek, to są prawie identyczne, ale jest między nimi kilka różnic. XTR występuje tylko w wersji Icepack EV montowanej do klamki, natomiast Deorka ma też odmianę z obejmą. Inny jest również kształt ich korpusów i dźwigni, która w obu przypadkach odbija za pomocą sprężyny. Manetki różnią się także materiałem, z którego zostały wyprodukowane, malowaniem oraz śrubkami trzymającymi linkę i baryłkami. Ta z 800 jest dokładnie taka sama jak w manetkach 12-biegowych Deore, SLX, XT i XTR, natomiast 500 przypomina Alivio i tańsze Deorki. Ciąg linki w XTR-ze to 7, a w 500 9 mm, dzięki czemu powinno pasować do większej liczby sztyc. Oczywiście w kategorii wagowej całymi 3 gramami wygrywa XTR, ale czy jest to warte prawie dwukrotnej różnicy w cenie? Moim zdaniem nie. Ale jeśli lubisz mieć świadomość, że masz najlepsze rzeczy, cieszy cię sam ich widok i fakt posiadania XTR-a, nie oceniam, sam tak mam, to jak najbardziej go polecam. Natomiast jeśli twoim priorytetem jest cena, solidność i trwałość, to MT500 kupisz za około 100 zł, a w zestawie dostaniesz jeszcze pancerz o wartości 10 i linkę za 20, więc uważam, że Deorka jest obecnie ofertą nie do przebicia. Jeśli interesują cię też inne porównania części rowerowych, zapraszam na moje pozostałe filmy, do których linki znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie. Dzięki za obejrzenie, jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach, a jeśli filmik ci się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!